Cześć Wam wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku Nykowski spaceruje. Na wstępie chciałbym Wam bardzo podziękować za 1000 subskrypcji, jak zakładałem ten kanał. To naprawdę nie miałem pojęcia, że kiedykolwiek dojdę do tego momentu, więc tym bardziej się cieszę i jeszcze raz ogromne dzięki za wsparcie. A dla nowych osób, które pojawiły się na tym kanale, chciałbym się przedstawić. Mam na imię Piotr i jestem z zawodu fotografem teatralnym, ale zajmuję się również realizacją i reżyserią oświetlenia scenicznego. A na tym kanale dzielę się z Wami swoimi spacerami, swoimi małymi i większymi podróżami, zarówno pieszymi, jak i rowerowymi oraz opiniami o sprzęcie, który mnie interesuje i uważam, że jest ciekawy. A dzisiaj spotykamy się dlatego, że minęły już 2 lata, od kiedy nagrałem odcinek o jednym z moich ulubionych aparatów, najulubionych na świecie, o aparacie Fujifilm X70, który jest ze mną już przeszło 6 lat i absolutnie nie mam zamiaru się z nim rozstawać, ponieważ jest to dla mnie aparat prawie idealny. A dlaczego prawie idealny? Otóż dlatego, że brakuje mu kilka rzeczy, które sprawiłyby, że na moje potrzeby ten aparat byłby właśnie tym jedynym spacerowym aparatem, który chciałbym mieć zawsze przy sobie i który by spełniał wszystkie moje oczekiwania. A te rzeczy, których w tym aparacie brakuje, to przede wszystkim stabilizacja matrycy do wideo, nagrywanie 4K i brak wizjera. Zresztą spójrzcie sami, jak ten aparat pięknie wyglądałby, gdyby taki wizjer na przykład miał. Prawda? Złoto. A jeśli przy tym nagrywałby 4K, na przykład 25 klatek, to byłoby już w ogóle przecudnie. Niestety nie ma takiej możliwości, a też spójrzcie, w takiej konfiguracji ten aparacik również wyglądałby obłędnie. Niestety tych funkcji nie ma, tych funkcji bardzo mi brakuje, zwłaszcza jeśli chcę tworzyć content spacerowy, na który staram się zawsze zabrać ze sobą jak najmniej rzeczy. Dlatego przyszła pora, abym spojrzał w kierunku pewnego aparatu, który chodzi za mną już od dłuższego czasu. Aparatu, który ma te funkcje. Oczywiście także jest nieidealny i brakuje mu kilku rzeczy, ale być może znajdę jakiś balans i będę w stanie poświęcić symulację Fujifilm i to, jak mi się z tym aparatem spaceruje, na rzecz możliwości aparatu, który tak naprawdę do mnie już powoli zmierza. Jaki to będzie aparat, Wam dzisiaj o tym nie powiem. Jeżeli macie jakieś pomysły, to możecie zgadywać, aczkolwiek gwarantuję, że będzie to duże zaskoczenie dla wielu osób i ja sam się dziwię, co mi do łba strzeliło, że właśnie ten aparat kiedyś mi się spodobał i że właśnie ten aparat chciałbym mieć i używać go podczas swoich takich spacerowych wypraw. Więc w następnym odcinku, jeżeli ten aparat już do mnie dotrze, postaram się troszeczkę o nim powiedzieć i Wam go pokazać i zdradzić oczywiście, co to jest za puszka, a w tym momencie chciałbym jeszcze skorzystać z tego momentu, że Fujifilm X70 jest moim everyday aparatem i zabrałem go na krótki spacer tutaj w okolicach parku przy Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, z którego będziemy powoli poruszać się w stronę centrum. Dzisiaj z aparatem Fujifilm X70 do centrum nie dojdziemy, ponieważ mam taki pomysł, że chciałbym już tą dalszą część trasy, którą dzisiaj rozpoczniemy, poprowadzić już na tym nowym aparacie, który do mnie zmierza. Materiał, który zobaczycie, został nagrany iPhone'em 12, więc też już dość leciwym telefonem w trybie automatycznym, 60 klatkach na sekundę. Nic tam nie zmieniałem, po prostu wyciągam ten aparat i nagrywam nim jak leci, także obrazki mogą się między sobą bardzo różnić, ponieważ nie używam żadnej zewnętrznej aplikacji do kontrolowania obrazu, więc materiał jest tego samego typu, który powstał przy okazji tworzenia te 2 lata temu odcinka o aparacie Fujifilm X70. Także nie przedłużajmy, zapraszam Was na ten krótki spacer i widzimy się za moment.
Mam nadzieję, że miło spędziliście tych kilka szarych chwil w drodze z parku przy Bydgoskim Przedmieściu w stronę centrum. Tak jak wspomniałem, kolejna część spaceru pojawi się, gdy mam nadzieję poprawi się pogoda. No i oczywiście zostanie on już zrealizowany w całości z nowego aparatu. Nowego starego aparatu, więc będzie to spacer już bez telefonu, tylko ja i aparat. I takie spacery właśnie, które chcę kontynuować w swojej okolicy, ale też w takiej dłuższej perspektywie chciałbym je właśnie odbywać bez telefonu komórkowego przy sobie, żeby mieć tylko aparat i skupić się tylko na fotografii. Niestety ten aparat, o którym już tyle razy mówiłem, który do mnie jedzie, przyjeżdża z dość słabym obiektywem, więc za jakiś czas pewnie przyjdzie pora na zmianę, aczkolwiek wydaje mi się, że na najbliższy spacer i tak jak wspomniałem, mam nadzieję słoneczny, jakoś sobie z tym moim dzikim wariactwem poradzi. I w tym momencie już się z Wami żegnam w tym odcinku Nekowski Spaceruje. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, jeżeli nic mi nie wyskoczy, a tam kolejny spacer po centrum Torunia, na który Was już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Więc do zobaczenia w następnym odcinku i trzymajcie się ciepło. Cześć!